Cześć, dzień dobry! Z tej strony pani Flobo, czyli Marta Florkiewicz-Borkowska. Dzisiaj chciałabym wam pokazać, jak uruchomić timer, czyli czasomierz w NIRPODzie. Oczywiście musimy być zalogowani na nasze konto. I w tym momencie, słuchajcie, wykorzystujemy te, tą opcję Quick Launch, czyli to nasze szybkie udostępnianie, tam gdzie jest rakieta, prawy górny róg, klikamy i wybieramy timer. Timer, czyli czasomierz. Klikam i zobaczcie, pokazuje nam się tutaj okienko, w którym możemy zdecydować, ile czasu chcemy na daną aktywność dać naszym uczniom. Czyli zobaczcie, że na przykład możemy wybrać jedną minutę, możemy też zmienić oczywiście sekundy, możemy dać im półtorej minuty, na przykład mają w tym czasie zapoznać się z tekstem albo podkreślić jakieś informacje dla nas ważne, albo cokolwiek zrobić, coś innego, być może jakąś aktywność kreatywną. A ponieważ nie będą pracować przy komputerze, to warto, aby im po prostu wyświetlić ten, ten czasomierz. Oczywiście takich z czasomierzami jest dużo, ale jeśli akurat korzystamy z Nirpoda, to warto wiedzieć, że Nirpod ma też taką opcje. No i co teraz robimy, jak już ustawimy sobie ten czas? Słuchajcie, ja teraz specjalnie zmienię, żeby wam pokazać, co też się stanie, jak czas minie, dam 15 sekund i naciskam quick lunch niebieski przycisk. Zobaczcie, pojawia mi się matryca, że mogę cancel, czyli mogę po prostu anulować tą czynność, ale też w celu uruchomienia timera, czyli czasomierza naciskam zielony przycisk start timer. Zobaczcie, zaczyna się odliczanie. No, i w tym momencie uczniowie już widzą czasomierz, i, y, który pokazuje im, jak, jak niewiele czasu im jeszcze zostało. W trakcie mogę na przykład dodać 30 sekund. Zobaczcie, tym plusikiem zielonym dodaję sekundy, ale jednocześnie mam też możliwość y, usunięcia. Czerwony y, minus oznacza, że usuwam 30 sekund. No ja teraz tego nie zrobię, bo i tak zostało tylko 20. Mogę też, słuchajcie, zrobić pauzę tak? Mogę zrobić pauzę, przerwę, którą mogę w każdej chwili na nowo włączyć, no i mogę oczywiście zrestartować y, tę aktywność. Y, zobaczcie, że jak zostaje 10 sekund, to program informuje nas na czerwono, że, że to są już ostatnie sekundy naszych działań. I tak wygląda koniec odliczanego czasu. Mogę oczywiście Zrestartować. Wtedy on mnie się pyta, czy chce, czy chce po prostu zrestartować ten czasop, cza, czasomierz. Jeżeli tak, to naciskamy czerwone jest i możemy rozpocząć, yy, rozpocząć odliczanie na nowo. Tylu sekund, ile, tyle sekund, ile wcześniej ustaliliśmy. Okay. ok, no dobrze, no to to wszystko. Jeśli chodzi o działanie czasomierza, przypominam, czasopierz znajduje się w opcji Quick Launch w prawym górnym rogu, czyli w szybkim udostępnianiu. Timer, czyli czasomierz. Jeśli często wykorzystujecie Nearpoda, macie go otwartego podczas lekcji, czy też zdalnych, czy też hybrydowych, czy stacjonarnych, warto też wykorzystać od razu tę opcję.